Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. 18 listopada 2021 roku. Dzisiaj mamy, na szczęśliwi czasu nie liczą, czwartek. Okej, okay. Dzisiaj mamy czwartek. Więc tak, chciałbym się tutaj przyjrzeć pewnym komentarzom, które się pojawiły pod moim ostatnim nagraniem, które są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. I to, czego bym się nie spodziewał, to... No, nie spodziewałbym się nigdy takiego komentarza ze strony Artura Kądzioły, no, którego tutaj pozdrawiam serdecznie. Tak jak już mówiłem wiele razy, to jest as kanału Alberta, protestantyzm to ignorancja. Więc po prostu no, mało kto rozumie, szczególnie pierwszy werset Księgi Objawienia Jana 1.1. Więc tutaj dowiemy się coś ciekawego, co na przykład tacy ludzie jak Marikalol, Kaziu 438, Herciu, no Malik Muntana i inni protestanci i nieprotestanci, którzy tego wersetu nie rozumieją. Jak im się pokazuje końcówkę Księgi Objawienia, prawda, gdzie cała ta księga praktycznie objawia, kim jest Jezus Chrystus tak naprawdę i że jest Bogiem, jak możemy przeczytać już w ostatnich rozdziałach Apokalipsy, zakrywają oczy, nie widzą końcowych rozdziałów Apokalipsy, nie, liczy się pierwszy rozdział, pierwszy werset. Oprócz tego przyjrzymy się też zarzutom, które są tutaj no, w sposób chybiony rzucane pod moim adresem, zarzuty wobec mnie, które są naprawdę, no po prostu sami zobaczycie, że są bezpodstawne, nie wiem, czy powiedzieć bezpodstawne, no bzdurne. Niech się nikt nie obraża, bo niektórzy się obrażają, jak komuś się napisze, że bredzisz. No akurat, no akurat takie słownictwo w danym momencie mi przychodzi. Więc tak, zobaczmy do ostatniego mojego nagrania, gdzie masakrował mnie Malik Muntana. Tutaj pewno odpowiedział Sławek jak katolik znowu, ale to sobie potem zobaczymy do jego komentarzy. Więc tak, tutaj pod ostatnim moim wczorajszym nagraniem przyjrzyjmy się po prostu komentarzom. Zrobimy od najnowszego, bo zobaczmy, co tutaj Sławek jak katolik na przykład napisał. Zobaczcie. Sławek jak katolik 37 minut temu się obudził, czyli praktycznie no, przed 9 się obudził, 9 rano i pisze do mnie tak. A później jak zwykle wszystko pomieszałeś i trzeba by było sekunda po sekundzie wykazać ci te niedorzeczności, bo na przykład... Twierdzisz, że chrzest w imię Zbawia, to jest prawdą, w połączeniu ze Słowem. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zrobię o tym nagranie, bo widzę, że dalej nikt nie kuma, ani z katolików, ani z protestantów. Nie rozumiecie tego wersetu z Ewangelii właśnie. Nikt nie rozumie, kim jest Ojciec i Syn i ten Duch Święty. Ale okej. Okay. Czyli tak, w połączeniu ze Słowem, chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a jednocześnie odrzucasz trzy osoby boskie. Później twierdzisz, że wystarczy być w jednoosobowej wspólnocie. Jarku, no i dlaczego tak kłamiecie? Ja nie powiedziałem nigdzie, w żadnym nagraniu, z moich ust nie padło takie słowo, że wystarczy być w jednoosobowej wspólnocie. Zarzucił mi Malik Muntana, że nie należę do żadnej wspólnoty, to nie jestem chrześcijaninem. Odpowiedziałem przecież w komentarzu najwyraźniej, że według Apokalipsy 18.4 tyle co wyszedłem ze wspólnoty, która się nazywa Kościół Rzymskokatolicki, prawda? Według objawienia 18.4. Powiedziałem, że jak na dzień dzisiejszy widzę zwiedzenie w jakichkolwiek kościołach, czy to protestanckich, w katolickich normalne, wszędzie widzę fałsz pastorów, którzy dodają do Słowa Bożego lub odejmują i kłamią, manipulują.
Więc na dzień dzisiejszy nie poznałem żadnej takiej wspólnoty, w której bym widział czystą naukę apostołów. Dlatego nie należę do żadnej wspólnoty, do żadnej denominacji. Ale nigdzie nie powiedziałem, że wystarczy być w jednoosobowej wspólnocie. Okej, ty piszesz tak. Później twierdzisz, że wystarczy być w jednoosobowej wspólnocie, zapominając, że Pan Jezus założył swój kościół i mówił. Tylko, że Pan Jezus, jak założył swój kościół, to założył 2000 lat temu, kiedy w tym kościele była czysta nauka Jezusa Chrystusa. Po 2000 lat tyle się zanieczyściło i brudów nazbierało, że no sami biskupi dzisiaj nie są w stanie tego kościoła oczyścić. Co widać? Żyjemy w takich czasach, że widać, jakie szambo wybiło z Watykanu, prawda? I nikt nie jest w stanie tego szamba usunąć. Więc Sławku, czytamy dalej. Pan Jezus założył swój kościół i mówił, gdzie dwóch lub trzech i tak dalej. Okej. Gdzie dwóch lub trzech znamy, to spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, prawda? No więc ci Sławko odpisuje. Zobacz. Sławek, no i co chciałeś pokazać przez ten durny wpis? No co? Bo wpis jest durny, szczególnie jego końcówka. Czy jeśli moja żona i najstarszy syn, oboje są ze mną w wierze w Jezusa Chrystusa, to co? Nie tworzymy wspólnoty tam, gdzie dwóch lub trzech. No i Sławku, popłynąłeś w siną dal. Nie powiedziałem specjalnie całego tego zdania, ale znasz, co i gdzie popłynęło w siną dal. Sławek, następny komentarz. I kto w tej wspólnocie jest I kto w tej wspólnocie jest kapłanem, biskupem, nauczycielem? I najważniejsze, kto nałożył ręce na ciebie i przekazał te posługi? Powtórzę jeszcze raz, Sławek, ja katolik. Tyle, co wyszedłem z kościoła rzymskokatolickiego, więc zostałem ochrzczony, miałem bierzmowanie, to samo miała moja żona, to samo miał mój syn. I tutaj powiem, według Apokalipsy 18:4, po prostu nie uczęszczamy teraz w kościele rzymskokatolickim, nie bierzemy udziału w kółkach różańcowych, nie klękamy przed figurkami, którą ponoć przedstawiają Matkę Jezusa, figurki, obrazy nazywane tak zwaną Maryją. Nikt z nas się do tych obrazów i figurek nie modli. A w wspólnotach pierwszych już tyle razy mówiłem, żeby być, już robiłem, Sławek, na ten temat nagrania, odnośnie kapłaństwa. Tak? Ja się jeszcze raz Ciebie, Sławko, zapytam, gdzie w Nowym Testamencie znajdziemy taki zapis, że apostołowie budowali ołtarze i na tym ołtarzu składali w ofierze swojego mistrza, nauczyciela Jezusa Chrystusa, który z uczniów, z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, znaczy z pierwszych uczniów apostołów, budowali ołtarze i składali na tym ołtarzu Jezusa Chrystusa. Proszę mi podać, gdzie tak jest napisane w Biblii, a już pójdę Ci na rękę, Sławku, i tak jak powiedziałem, skoro się powołujecie na tak zwanego Linusa, pierwszego prawowitego biskupa papieża Rzymu, bo był uczniem apostoła Piotra, więc proszę mi podać źródła, które będą mówić o tym, że Linus budował ołtarze i składał na ołtarzu Jezusa Chrystusa w ofierze, jak to ma dzisiaj miejsce w Kościele rzymskokatolickim. Okej. No i teraz możemy przejść do... To co, Roman, przesłuchałem 10 minut tego nagrania i faktycznie nie możesz nazywać się chrześcijaninem, skoro nie uznajesz świętej Trójcy. A, to żeśmy czytali. A czemu to są dwie odpowiedzi? A, no bo, okej, dobra. I teraz tak, tu żeśmy też przeczytali, prawda? To żeśmy też czytali, okej. Okay.
No właśnie, bo on to zobaczy, jaką bzdurę napisał Sławek znowu tu. Roman, przesłuchałem 10 minut tego nagrania i faktycznie nie możesz nazywać się chrześcijaninem, skoro nie uznajesz Trójcy Świętej. Masz w Biblii wyszczególnione osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nie rozumiecie. Dlaczego jest napisane, idźcie i chrzcijcie w imię, a nie w imieniu, w imieniach, nie w imię, tylko w imię. Po pierwsze, Ojciec, Syn i Duch to nie jest to żadne imię, więc sam się Sławko zastanów, w jakim imieniu byłeś ochrzczony. Bo wygląda na to, że ojciec ma inne imię, syn ma inne imię i duch inny ma inne imię, a jest napisane: idźcie i chrzcijcie w moje imię. Tak? Idźcie i chrzcijcie w imię, w imię, w imię. Wygląda na to, że według mnie przynajmniej ojciec, syn i duch musi mieć jedno i to samo imię, prawda? Cały czas nie rozumiecie tajemnicy Bożej. Tak jak Jezus Chrystus nauczał w sposób zagadkowy, tak samo i apostołowie zapisali pewne informacje w sposób zagadkowy. No ale dobra, jedziemy dalej. Więc się odpisuje. Piszesz kompletne bzdury, Sławku. Ja uznaję syna. Tak więc uznaję ojca, który jest w synu. No bo jest napisane, że kto nie uznaje syna, ten również nie uznaje i ojca, prawda? Skoro ja uznaję syna, więc uznaję tak samo i ojca. Znowu chybiony, bzdurny zarzut wobec mnie, Sławku. Dobrze, i teraz tak. Przejdźmy teraz tutaj do Malik Muntana, bo tutaj będą najciekawsze wypowiedzi. Chyba tutaj. Zobaczmy, co tu napisał Malik. Tu mi zarzuca, że odnośnie tego artykułu, tego Michała Stefanow, tak? Czy chrzest wodny zbawia? Zobaczmy, co tutaj napisał. Co on tu powypisywał? No, ja tu odpisałem, tak, że skoro ktoś naucza, że chrzest nie zbawia, to każdy, kto słucha takiego kłamstwa, sam dojdzie do wniosku, że chrzest jest niekonieczny i niepotrzebny. A to już jest diabelskie zwiedzenie i o to diabłu chodzi. Jeszcze raz, Malik Montana, zadam tobie to samo pytanie, co zadałem Magdalenie S. Który z apostołów nauczał tak, jak naucza Michał Stefanow, czy ktośkolwiek w tym samym stylu? Proszę mi znaleźć nauki apostołów, którzy by twierdzili, że chrzest wodny jest niepotrzebny. No bo to jest to, co wy głosicie. Owszem, może ktoś nie głosi, że chrzest, może ten Stefano tam nie napisał wprost, że chrzest wodny nie zbawia, ale napisał, że jest niepotrzebny. A jak niepotrzebny, no to w takim razie nie zbawia. Logiczne, nie? Jeszcze raz się pytam, który z apostołów napisał w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, że tak naprawdę udzielamy chrztu wodą, ale tak naprawdę to ten chrzest jest niepotrzebny? Który z apostołów nauczał, że chrzest wodny jest niepotrzebny, skoro sami tego chrztu udzielali? Działasz na zlecenie diabła nieświadomie. Wedio. Wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie Co tam jeszcze Magdalena pisze? Jakoś nie każdy dochodzi do takiego wniosku. Serio, Magdalena? Może nie każdy dochodzi do takiego wniosku, ale większość ludzi da się zwieść. Właśnie dojdzie do takiego wniosku. Jeśli ktoś będzie głosił, że chrzest wodny jest niepotrzebny, co się wiąże z tym, że w takim razie nie zbawia, to ktoś do takiego wniosku właśnie może dojść. Magda, który z apostołów twierdził i nauczał jak Stefanow? Żaden. Bo to jest sianie zamętu diabelskiego fermentu. No taka jest prawda. Co tutaj jest? Panie Romanie, nie uznajesz pana autorytetu nikogo wyznaczonego przez Boga i nauczyciela. Okej, proszę mi powiedzieć, że Michał Stefanow jest wyznaczony przez Boga na nauczyciela. Proszę mi to wykazać. Tak samo jak proszę mi wykazać, jakikolwiek pastor, który w waszym zborze głosi, jest bezpośrednio z woli Jezusa Chrystusa powołany. Nie jesteśmy po to, by być wolnymi strzelcami. Aha. Ja na przykład nie jestem wolnym strzelcem, tylko wolnym myślicielem, a wy jesteście wolnymi głupcami, a nie strzelcami. Tacy ludzie jak pan są złym świadectwem. No zobacz. Choćby Rabbi Zachanas. Ogromna służba, ale zawsze bez podporządkowania się kościołowi. No właśnie, dlaczego ja mam się podporządkować jakiemuś kościołowi? Jakiejś hierarchii, o której mówi Albert, że Jezus ustanowił hierarchię i teraz
Trzeba być tam wszystkim, tam jest milion kapłanów i każdemu masz być posłuszny. Mimo to, że kłamią, źle postępują, źle czynią, mówią czasami naprawdę kłamstwa, ale trzeba być im posłuszni, bo oni są kapłanami. A kto ich na tych kapłanów powołał? Bezpośrednio Jezus Chrystus ich powołał, czy to człowiek człowieka se ustanawia na stanowisku według swojego uznania? I co? Na koniec po śmierci ogromny skandal seksualny. No. Co to mi pisze? Oskarżasz pan autora artykułu o diabelstwo, dokładnie, a sam wypierasz Boga Trójjedynego z głowy na rzecz aktorzyny przybierającego raz rolę Ojca, raz Syna, raz Ducha Świętego. Malimontana, no, tajemnice Królestwa Niebieskiego nie są dane ci zrozumieć, no to nie moja wina. Miałeś mi pokazać, gdzie i kiedy Jezus powiedział, że jest ich trzech. Podasz wreszcie ten werset. Okej, to przelecimy, bo to naprawdę szkoda. Będzie wklejka długa. Co tutaj Magda pisze? Romanie, ty byś musiał przede wszystkim uznać wszystko, co pisał apostoł Paweł. Głosisz, że pisał w sprzeczności, a to nieprawda. No i widzisz, Magda, ja nigdzie nie głosiłem, że głosił sprzeczności, już to mówiłem, tylko że jest dużo ludzi, których można spotkać na internecie, którzy twierdzą, że apostoł Paweł głosił właśnie sprzeczności, bo w jednym liście pisze tak, a w drugim pisze coś, co jest sprzeczne z tym, co pisał w innym liście. I ja zrobiłem oddzielne nagranie, w którym powiedziałem, że te sprzeczności z pewnością wynikają z tego, że się okazuje, że apostoł Paweł wcale nie jest autorem wszystkich listów, które mu się przypisuje. Stąd mogą wynikać te sprzeczności. Pozorne, powiedziałem, mam to w nagraniu. Ale powiedziałem, że Biblia, tak jak jest pisana, tak ją przyjmujemy. Niczego nie zmieniamy, więc tak. A to nieprawda. Nieprawdą jest, że zaprzeczał temu, czego nauczał. No ja nic takiego nie robię, okej, Pan Jezus. Zatem kto tu tak naprawdę sieje ferment? Ty, Magdalena, siejesz ferment. Ty. Jeśli tak samo zarzucasz na kanale Alberta, jak mi zarzucasz rzeczy, których rzeczywiście tak nie powiedziałem, to się nie dziwię, że w pewnym momencie też słusznie ci zwracałem uwagę, że po prostu, no, manipulujesz tak samo. No i kto tak naprawdę mnie wierzy? Więc Pismu Świętemu. Dobra, okej. Przechodzimy dalej. No i tutaj się zaczyna. Tutaj teraz jest ciekawostka. Więc tak. Bo a Malik Muntana pisze tak. Apokalipsa 1.1. Objawienie Jezusa Chrystusa. To jest to, co właśnie tak mówiłem wcześniej. Czy Marika Lol, czy Herciu, czy Kaziu 4.3.8 i im podobni ludzie. Żeby obalić to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to się powołują też na Apokalipsę 1.1, twierdząc, że proszę bardzo, Jezus otrzymał objawienie od swego Ojca. Aby na pewno, zaraz do tego dojdziemy. Apokalipsa 1.1, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce, a co zaznaczył przez posłanie swojego anioła słudze swojemu Janowi. Kto dał objawienie Chrystusowi? Anioł, diabeł, a może wróżka, zębuszka? Więc ja to odpisuję. Malik, zadałem ci pytanie w poprzednim nagraniu, gdzie nie odpowiedziałeś i przyszłeś pisać bzdury pod tym nagraniem. Masz zasłonę na oczach i nie rozumiesz pism. Jeszcze raz, gdzie w Apokalipsie 1.1 pisze, że Jezus otrzymał objawienie pochodzące od jego ojca? No i Mali pisze, Chrystusowi zostało przekazanie objawienie przez Boga. A, Chrystusowi zostało przekazane objawienie przez Boga. Kim jest ten Bóg, który daje objawienie Chrystusowi? Sam sobie Chrystus daje objawienie, tak? No i ja piszę, jak nie umiesz odpowiedzieć na pytanie, to przynajmniej przestań szydzić. No i pisze Malik, plujesz Bogu w twarz, zieloną flegmą. Mamma mia, skoro nie uznajesz Boga Trójjedynego. Co tam jeszcze pisze? Apokalipsa 1.1, co to za wklejka? Dobra, okej, przeczytamy to sobie, okej. I co się kończy? Nic. Babe, pewno z tego, z tekstu, z receptu z wkleju. Okej.
Co dalej pisze? Wspólne działanie, wiele innych wersetów łączy trzy osoby w jedność. Duch, Pan, czyli Jezus i Bóg, Ojciec w działaniu. Jan 14, 16. A ja będę prosił Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był na wieki. Dlaczego nie dokończyłeś tego wersetu do końca? Dlaczego nie poszedłeś do 17 wersetu? Okej, przeskoczyłeś od razu na Koryntian. To jest właśnie wyrywanie z kontekstu wersetów i manipulowanie. Okej, wziąłeś sobie 4,16, pomijając cały jego kontekst. Może zacznij sobie od 4,11 i tak może do samego końca. Pierwszy Koryntian, okej. A różne są dary. Okej, co tam jeszcze? Okej. Co się dzieje dalej? Więc co mi jeszcze dalej? Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Okej. Magdalena pisze. Malik Montana, spokojnie. Jeżeli Romek naprawdę szczerze pragnie poznać Boga i to w końcu do niego dotrze z Bożej łaski, potrzeba mu więcej pokory. O Dio, Dio. Znaczy pokory w jakim sensie? Że co? Że mam na przykład kiwać głową na to, co Malik Montana pisze? Czy na to, co piszesz ty? Czy na to, co mówi Herciu? Czy na to, co pisze Marika LOL? Czy na to, co pisze Kaziu 438? Wobec kogo mam mieć więcej pokory? Wobec ludzi, którzy po prostu no, nie znają prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym. No i wreszcie wchodzi Artur Kądzioła, co naprawdę ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu. Zobaczmy, co napisał odnośnie do Malika Montana. Malik Montana. Tak, Malik. Bóg jest jeden. Zacząłeś z dupy strony do Romka pisać, podając cytat z Apokalipsy, który nie nadaje się do zwalczania sabelianizmu. Nie wiesz, o czym piszesz. Dokładnie tak samo bym ci odpowiedział jak Romek, gdybym był obrońcą sabelianizmu. I tutaj ma rację. Nie jest napisane ojciec, lecz Bóg. W cytacie chodzi zaś o coś zupełnie innego. Gdybyś rozumiał, Malik, unię hipostatyczną, to byś to wiedział, że te objawienie dał Jezusowi Chrystusowi, który jest również człowiekiem, Bóg, którym jest On sam. Okej, i tu jest drugie. Malik Montana. Chrystus nie jest już w Kenozie w Apokalipsie. Gościu, ty głosisz herezję, zwalczając inne herezje. No i tutaj, srał was pies, sam się dogadujcie w swoich herezjach. Sami się dogadujcie w swoich herezjach. Adios Caudios. Był taki kiedyś film. O Boże, to jest co to ja do podstawówki chodziłem chyba do siódmej. A, Życie na gorąco się nazywał ten serial, tak? Życie na gorąco i tam było to hasło Adios Caudios. Malik Montana. Artur Kądzioła. Co ty chrzanisz, panie Kądzioła? Czyż nie pora modlić się... Od razu zmiana tematu. Czyż nie pora modlić się do bałwanów lub na sznureczku, do mamuśki diabolicznej, mylnie utożsamianej z Marią, Matką Jezusa? Artur Kądzioła. To, czy w Apokalipsie 1.1 nie jest już Chrystus w uniżeniu, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że Bóg przekazał informacje Chrystusowi, a On teraz je przekazuje nam. Który Bóg? Zadaj sobie pytanie Malik Montana, bo słowo Bóg to można wziąć to samo właśnie, co ostatnio żeś mi zacytował, kiedy w Piśmie Świętym jest Malik Montana napisane, że sam Bóg powiedział do Mojżesza: będziesz Bogiem dla Faraona. Samo słowo Bóg, jak nawet pójdziemy sobie, zobaczcie, wykorzystam jeszcze tą chwilę, zobaczcie sami, pójdziemy nawet do Wikipedii, żeby zobaczyć, co znaczy słowo Bóg, to tak naprawdę nawet w Wikipedii nie znajdziemy definicji słowa Bóg. Zobaczcie, Bóg, znaczenie. Wchodzimy i co czytamy? No, poszły, do tłumacza mi weszło, nie wiem czemu. Jeszcze raz. Nie wiem czemu. Bóg. Znaczenie. Wchodzimy. I co nam pisze? Zobaczmy.
Bóg lub bóstwo, istota nadprzyrodzona, której istnienie uznaje większość religii. Bóg jest przedmiotem zainteresowania teologii i filozofii, gdzie jest uważany za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Najbardziej powszechnie pod pojęciem Bóg rozumie się określenie istot będących przedmiotem kultu religijnego. Więc proszę mi powiedzieć w takim razie w Apokalipsie 1.1, kto Jezusowi dał objawienie? Ty mówisz, że Bóg. Proszę określić mi tego Boga, który dał objawienie Jezusowi Chrystusowi. Jeszcze to co? Bóg, definicja, synonimy, przykłady użycia słownika. Zobaczmy na przykład dowolnej encyklopedii, a to było to, cośmy czytali wcześniej, tak? Dobrze, to zobaczmy tutaj definicję, synonimy. Już tak z ciekawości. Więc tak, co tu mamy? Zobaczmy. Bóg w religiach monoteistycznych, Boga, da. No. Także ma. No. Czemu? Także widzisz, Malik Montana. Nawet jeśli chciałby ktoś pójść do internetu i tak naprawdę dowiedzieć się, jaka jest definicja słowa Bóg, to nie ma jednoznacznej definicji. Nie wiem, czemu mi to przeskakuje. Okej. Okay. Dobrze, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.